Teraz Wolec zagrywa. Piłka meczowa. Zakładam zegar. Blas. Flo, dobrze, możemy to skończyć. Wlazły. Jesteśmy mistrzami świata! To jest nieprawdopodobna historia! Niesamowitego! Tak długo czekaliśmy! Brawo, chłopaki! Tak długo! Święto, święto w naszej siatkówki! Polska wygrywa mistrzostwo świata po 40 latach! Tomek Wójtowicz, Rysiek Bosek, wszyscy się doczekali! Oni byli wielcy, ale teraz to ci, którzy są tam, to oni nadają rytm światowej siatkówce. Jaka głębia składu, jaki turniej, Domek, historyczny turniej. To jest nieprawdopodobna sprawa, ja nie ma słów, po prostu nie ma słów. Wszyscy dzisiaj stracimy głos, ale drodzy państwo. Można zwariować, można taka zwariować. Sytuacja nie zdarza się na co dzień. To jest rewelacja. W wykonaniu polskiej drużyny oni przeszli najtrudniejszą drogę. Oni dwa razy na mistrzostwach świata ograli Brazylię. Nie ma żadnego przypadku. Czapka z głowy. Chłopcy, jesteście cudowni. Ta kapitalna drużyna tych czterech młodych tutaj, w tej szóstce, dwóch doświadczonych, uzupełnianych tymi z kwadratu. Stefan Antiga, trener, szarlatan. Szarlatan Stefan Antiga. Coś niesamowitego. Facet, który zaczyna swoją trenerkę, idzie po mistrzostwo świata. Jaką klamrą spiął się ten turniej. Rozpoczynamy na cudownym Stadionie Narodowym. Kończymy w naszej świątyni siatkarskiej w Spodku. Wszyscy zagrali w tych mistrzostwach. Każdemu ten medal się należy. Każdy ma w nim udział. Aż się wierzyć nie chce, ale... Drodzy państwo, to jest chyba najpiękniejsza noc w historii polskiej siatkówki. Jesteśmy mistrzami świata!